co było dla pana jako aktora najtrudniejsze w kreacji właśnie tej roli? Proszę pani, wszystko. To zawsze jest wszystko najtrudniejsze, jak się gra. Albo wszystko jest łatwe. Znaczy, nie w znaczeniu łatwe, nie ma łatwej roli. No, są role, które łatwiej przychodzą, ale one wcale nie znaczy, że są łatwe. Bardzo trudno się gra postać żyjącą, postać historyczną, bo taką postać gram. No, jest to postać historyczna, żyjąca obecnie, ponieważ, jak już tu wspominałem w jakimś wywiadzie, gdybym grał Kazimierza Jagiellończyka czy Mieszka I, no to nikt go nie znał, nie? No to wobec tego ja, owszem, poczytałbym o tych władcach i zagrałbym swoje wyobrażenie o tychże władcach. Dzisiaj każdy ma wyobrażenie o tym, jak wygląda prezes, jak mówi prezes, jak się zachowuje prezes, jak mruga prezes, jak je prezes, jak się uśmiecha prezes i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego nie zadowolę prawdopodobnie nikogo, no bo wszyscy powiedzą, nie, no przecież on tak nie idzie, prezes tak nie, prezes inny. No więc, wobec tego wszystko było trudne i trudno będzie później znieść to wszystko. Czy zgodzi się pan ze mną, że ta postać ma smutek wyrysowany na twarzy? Mogę odpowiedzieć jednym słowem? Tak, zgadzam się z panem.